Dobry wieczór, Kuba Wieliński, to jest magazyn Fan Club Studio. Takie trochę rozszerzenie otwartej anteny z wczoraj, kiedy moimi gośćmi byli Marcin Kikut i Piotr Rejs, a dzisiaj z nami w studiu Radosław Laudański, Weszłokon. Dobry wieczór. Dzień dobry. Radek, zaczniemy sobie może od tego, co nas spotkało w ten weekend, piątek, sobota, mecze Warty i Lecha. Oba mecze domowe. Warta przegrywa u siebie z Miedzią 1-4, z kolei Lech przegrywa z Motorem 1-2. Do Lecha sobie przejdziemy za chwilę. No, ta porażka Warty może nie zaskoczyła, bo Miedź jest na pewno silnym zespołem i kandydatem do awansu do Ekstraklasy, no ale jednak rozmiary i szybkość tych bramek Miedzi na pewno zaskakuje. Też mam wrażenie, no każda porażka jest taka sama, no czy przegrasz 1-0, czy 5-0, to tak naprawdę masz te 0 punktów i nigdy za porażki nie masz ich, więc myślę, że bardziej niepokoi ten fakt, nawet niż rozmiar tej porażki, fakt, że Warta wcześniej zrewisowała z Górnikiem Łęczna, potem jeszcze ta porażka z Arką Gdynia i tylko tak naprawdę pojawiły się te wygrane z obiema Wisłami, nie? Jedna w Pucharze Polski, druga w pierwszej lidze, a poza tym no, trudno szukać jakichkolwiek pozytywów. W Warcie początkowo wydawało się, że ta zmiana trenera może przynieść taki pozytywny impuls i widać, że coś tam nieco drgnęło po przyjściu Piotra Klepczarka. Ale teraz widzimy, że ten zespół nadal traci dużo bramek, czyli to, co kiedyś w Ekstraklasie było największym atutem Warty, czyli solidna obrona, no teraz stało się największym mankamentem, no bo od Warty tylko Odra Opole ma więcej straconych bramek, no bo teraz z Arką przegrała 0-6. Warta ma tyle samo punktów w tabeli, co Odra, która obecnie plasuje się w strefie spadkowej. No i robi się nerwowo w Poznaniu i tak naprawdę mam wrażenie, że dzisiaj trudno już mówić o jakichkolwiek innych celach na ten sezon niż walka o utrzymanie. No tutaj tak naprawdę ta walka może być desperacka i do ostatniej kolejki. A nie masz trochę takiego wrażenia, że Piotr Klepczarek nas trochę uśpił, bo ja odnoszę takie wrażenie, że chciał wrócić do tego właśnie, co w Ekstraklasie było takim charakterystycznym dla Warty, czyli właśnie ta solidna obrona. Ale mam takie też właśnie wrażenie, że chciał to zrobić tak, żeby utrzymać jak najszybciej ten remis, jak najdłużej ten remis korzystny i ewentualnie coś strzelić. A jeżeli Warta traci jako pierwsza gola, to cały plan się sypie i nie ma planu B. I to było właśnie widać teraz w tym spotkaniu z Miedzią Legnica, bo to jest 4. minuta meczu, kiedy Kamil Antonik strzela bramkę, potem 17., 26., 39. I ta obrona się sypie jak domek z kart. Z Górnikiem Łęczna Warta strzeliła pierwsza i broniła. I bardzo długo murowała tę bramkę, aż Górnik ją w końcu sforsował i trafił na 1-1. Za Arką też się to udawało przez długi czas. No ale właśnie, czy Warta twoim zdaniem ma plan B? No ja właśnie myślę, że może to takie podejście nie jest do końca problemem, żeby na przykład się zamknąć, poszukać tej defensywnej gry. No bo skoro Warta nie ma jakichś takich świetnych wykonawców z przodu, no to tego rywala trzeba jakoś spróbować podejść sposobem, a mieć, czy na przykład Arka, no to są rywale, którzy od strony piłkarskiej no mają więcej do zaproponowania. I w Warcie, Warta grała w Ekstraklasie i miała, jeszcze pamiętam, ten środek obrony z Iwanowem, Stawropulosem, czy Szymonowiczem, no to potrafiła zagrać cały mecz taki zamknięty, nawet czasem stracić pierwszą bramkę, a jakoś gdzieś tam się udawało i ta obrona nie pękała, bo po prostu dobrze funkcjonowała, więc myślę, że winą nie jest to samo podejście, no tylko to, jak cała ta formacja wygląda, no Warta, no widać, że brakuje tam takiej piłkarskiej jakości, że ta drużyna nie ma takiej, powiedzmy, odpowiedniej mentalności, że coś w tym klubie jest po prostu nie tak, że piłkarze mają tam świadomość, że trudno będzie tam walczyć o najwyższe cele w pierwszej lidze i Warta gdzieś utraciła tą taką swoją tożsamość, jaką miała kiedyś chociażby jeszcze z trenerami Tworkiem czy Szulczkiem i to nie będzie wcale takie łatwe do odbudowy. No właśnie, bo tutaj brakuje nie tylko solidnej obrony, ale też to, co mówiliśmy w ostatnich programach, że też dynamicznego skrzydłowego, bo jeżeli Warta chce grać kontrę na kontrę i się nastawiać właśnie w ten sposób, no to ktoś musi to rozprowadzać i tak jak to też mówiłem chyba przed tygodniem, że Szibata jest jak najbardziej zwinnym zawodnikiem, fajnym, ciekawym, to jednak nie jest tak szybkim, a Szymon Pawłowski, no to już też do najdynamiczniejszych bardziej, nie żeby, należy. Bardziej, żeby podać takie zagranie otwierające, to tak, no Szymon Pawłowski skrzydłowym był, myślę,
wybitnym z 8 lat temu był jeszcze takim typowym skrzydłowym, który szybkością, dribblingiem mógł zrobić różnicę, a teraz stał się taką bardziej dziesiątką, która po prostu gdzieś tam dobrze będzie rozrzucać te piłki. No, to jest taka naturalna ewolucja, no po prostu masz swoje lata i wiadomo, że tych takich walorów motorycznych nie przeskoczy. W Warcie widać duży potencjał, ale pytanie, jak długo będziemy czekać na jego uwolnienie. Spójrzmy sobie na tabelę BetClick pierwszej ligi, bo to już 12 kolejka za nami. No i tak jak Radek mówiłeś, Warta na miejscu 15, jeszcze nie spadkowym, ale tyle samo punktów, co 16 Odra Opole. Tylko 9 oczek, 2 zwycięstwa, 3 remisy, 7 porażek, bilans bramkowy 9-13. No i tutaj powoli gdzieś ta górna część tabeli, pierwsza połówka, zaczyna troszkę odjeżdżać. 9 w tej chwili Ruch Chorzów, to jest 7 punktów różnicy, jeżeli chodzi o Wartę Poznań. No i pytanie, czy tutaj gdzieś, Radek, widzisz jakieś nadzieje na to, że to nie będzie tylko walka o utrzymanie, ale gdzieś takie, powiedzmy, spokojne osadzenie się, nie wiem, 11, 12 miejsce, żeby gdzieś patrzeć jednak z dystansu na te resztę stawki? To jest teraz 11 punktów do baraży, do 6 UKS-u. To jest, myślę, absolutnie nierealne do odrobienia, aby Warta musiała złapać jakąś serię kosmiczną, może taką jak GKS Katowice w zeszłym sezonie w rundzie wiosennej, żeby spróbować. Czy jak Górnik Zabrze, kiedy wracał do Ekstraklasy, tak. Tam też przecież on startował z środka stawki bodajże, a skończył w Ekstraklasie. Ale mam wrażenie, że chyba, że te zespoły, no mimo że nie wyglądały najlepiej, no to pokazywały więcej takich pozytywnych symptomów niż obecna Warta. Poza tym, żeby Kozubal, jak wtedy w GKS-ie Katowice wyglądał. No dzisiaj Warta, no maksymalnie, co jestem w stanie sobie wyobrazić, no to jakieś 12, 13 miejsce na koniec sezonu. Trudno będzie o wyższą lokatę. No to jeszcze spójrzmy sobie na górę tej tabeli, bo tutaj też te liczby wyglądają naprawdę imponująco. Mimo że Brookbet nieco tam wyhamował, ale to wciąż są zwycięstwa, już nie tak wysokie, nie tak efektowne, ale tutaj kandydaci do tej walki o ekstraklasę na pewno nam się rysują. Ja wiem, że to jest mit meczów zaległych, ale jeśli Wisła Kraków gdzieś się opamięta i te trzy mecze odrobi z dobrymi punktami, no to też o tę ekstraklasę będzie mogła powalczyć, co będzie ciekawy sezon pierwszej ligi. Tak, i jeszcze co do Warty Poznań, no to też bym zwrócił uwagę na tą Odrę Opole, no bo oni owszem, przegrali teraz mecz z Arką Gdynia 0-6, fatalnie to wyglądało, no ale zatrudnili trenera Skrobacza, takiego gdzieś tam obytego w pierwszej lidze, który... No i Odra to jest zespół, który grał w barażach o ekstraklasę, tak, grał w barażach o ekstraklasę. Przyszedł teraz trener, który kiedyś już awans do ekstraklasy z Ruchem Chorzów zrobił, potem został zwolniony, ale mam wrażenie, że w tej lidze czuje się dobrze i to też jest pewien handicap dla tej Odry, więc Warta naprawdę musi się mieć na baczności, żeby ta walka o utrzymanie się źle nie skończyła. Dobrze, to tutaj zamykamy temat Warty Poznań. Przejdziemy sobie teraz do tego ciekawszego, pewnie z perspektywy wielu poznańskich kibiców, no bo jednak Lech przegrywa z Beniaminkiem z Lublina, z Motorem. Pierwsza domowa porażka dosyć szybko w tym sezonie następuje, ale Lech wciąż jest liderem PKO BP Ekstraklasy, a tę sytuację szerzej nam przybliży Kamil Kwiatkowski. Mecz 11 kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpoczął się dobrze dla Lecha Poznań. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 24 minucie, kiedy podanie prostopadłe Afonso Sołzy wykorzystał Mikael Iszak. Jednak zaledwie minutę później Motor Lublin wyrównał po golu Samuela Mraza. To nie była ani fortunna porażka. Motor zagrał dobrze. Naciskaliśmy na nich, strzeliliśmy na 1-0. Każdy wie, jak ważne jest zdobycie pierwszej bramki, ale należy to utrzymać dłużej niż minutę. Przez to rywale wrócili do gry. Remis utrzymał się do przerwy. W 54 minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Mraz. Lech miał zdecydowanie większe posiadanie piłki, jednak nie zdołał zdobyć nawet punktu. Po meczu zarówno Mikael Iszak, jak i Afonso Sołza narzekali na stan murawy przybułgarskiej. Po pierwsze, nie przegraliśmy meczu przez murawę, ale muszę przyznać, że jakość murawy to totalna katastrofa. To nie może tak wyglądać. Szkoleniowiec przyznał, że jeżeli Lech chce grać szybko i ofensywnie, to klub musi poprawić stan murawy. Ostatnie trzy mecze kolejorza to dwie porażki i zwycięstwo. Ta druga przegrana została zanotowana w Pucharze Polski z drugoligową Resowią Rzeszów. Nie ukrywam tego. Wiemy, że cały czas musimy robić postępy. Myślę, że nie można porównywać meczów ligowych do tego w pucharze. Patrząc na statystyki, wykreowaliśmy 4 razy więcej okazji niż rywale. Dla niebiesko-białych to pierwsza porażka w lidze od końcówki lipca. Od tamtej pory Lech odniósł 7 zwycięstw, a raz zremisował.
niekorzystny dla Lecha wynik wisiał w powietrzu, no bo ile można wygrywać nieustająco. Kiedyś to musiało nastąpić, ale trudno było oczekiwać, że wydarzy się to akurat u siebie i że akurat z Beniaminkiem Ekstraklasy, ale trzeba przyznać, że ten Beniaminek zasłużył na zwycięstwo, bo grał bardzo mądrze. Kolejorz nadal jest liderem Ekstraklasy. Po tej kolejce piłkarze pojadą na zgrupowania swoich reprezentacji, a kolejnym rywalem Lecha będzie Krakowia. Kamil Kwiatkowski, Puls Dnia. Zaskoczenie w Poznaniu. Motor Lublin wygrywa 2-1. Radek, no zaskoczenie to było na pewno, ale co cię bardziej zaskoczyło? Fakt, że Lech przegrał, czy to, że jednak nie był w stanie wcisnąć tej bramki na 2-1 po tym, jak bardzo szybko zresztą stracił na 1-1? Myślę, że najbardziej mnie zaskoczyła ta porażka mimo wszystko. Co do Motoru Lublin, no to myślę, że to też dobra, to jest przegrana z Beniaminkiem, ale mam wrażenie, że to nie jest taki słaby Beniaminek jak z zeszłego sezonu, bo wiadomo, Lech potem sobie źle radził, na przykład z Puszczą, czy z ŁKS-em, czy z Ruchem, ale w rundzie jesiennej było widać, że te drużyny są słabe i że Lech nawet będący w kiepskiej formie sobie tam po prostu radził bardzo dobrze, a Motor to jest lepsza drużyna, bo ja ich mecze analizowałem dość często, jak grali w Ekstraklasie, nie pierwszy raz tak. No i to nawet w pierwszej lidze, w Pucharze Polski, w samym Lublinie, ja pamiętam, przecież byłeś na jedynym meczu seniorskiej drużyny Lecha Poznań z Motorem od 32 lat. Ja pamiętam, że to tak właśnie było rok temu. I na inauguracji jeszcze byłem, więc ten zespół naprawdę jest bardzo dojrzały taktycznie. Mam wrażenie, że to jest jedna z lepszych takich drużyn, gdzie najlepiej funkcjonują takie zespołowe rozwiązania, nie zostawiają tego miejsca na boisku za bardzo rywalom. No i to było, okazało się skuteczną pułapką na Lecha. Lech zupełnie nie mógł sobie z tym poradzić i mnie tak powiedzmy z perspektywy takiej osoby będącej blisko Lecha najbardziej niepokoi ten fakt, że Lech to jest dzisiaj bardzo wrażliwa drużyna. Mianowicie, kiedy Lech pierwszy straci bramkę albo rywal odrobi straty, dzieje się coś, co nie jest po myśli kolejorza, no to zespół całkowicie traci pewność siebie, zapomina, jak się gra w piłkę. Piłkarze. No, ale z Koroną było jednak inaczej. Piłkarze, no było troszeczkę inaczej, odrobili te straty. Wiadomo, Patryk Walemark zrobił swoje. No ale mam wrażenie, że zarówno ten mecz z Resowią, jak i ten z Motorem i długie fragmenty tego z Koroną, mimo że udało się koniec końców te straty odrobić, pokazywały, że kiedy Lech przyjmie ten cios, no to po prostu zaczyna się chwiać, zaczyna się gubić i traci całą swoją pewność siebie. To widać po Żelu Perejrze, który w takich momentach wygląda dużo gorzej, po Dino Hoticiu, który też jest wtedy bardziej zagubiony, a już wiemy w tym sezonie, że są bardzo jakościowi piłkarze, którzy wielokrotnie to pokazywali na boisku. No i też przestała funkcjonować defensywa w ostatnim czasie w Lechu, no co też pokazuje prosta statystyka, że w pierwszych 9 meczach Lech stracił tylko 3 bramki, a w ostatnich 3, licząc jeszcze to spotkanie z Puarem w Pucharze Polski, stracił ich 5. No to jest naprawdę ogromna różnica i tutaj nie mówimy o takiej, powiedzmy, zmianie kosmetycznej w tej obronie, bo wiadomo, no Lech wtedy tracił bardzo mało bramek, musiał, powiedzmy, ten lekki kryzys nadejść, ale tutaj się pojawił trochę większy i tych negatywnych symptomów jest nieco więcej. Też nie do końca rozumiem postawienie na Maxa Pingota. Do tego chciałem właśnie zmierzać, bo to jest właśnie coś, co mnie zastanawia. Czy faktycznie warto poświęcać się swojej idei, że ta lewa noga musi być, czy jednak postawić na Bartka Salamona, który, przypomnę, był niedawno jeszcze na Euro. Czy to jest też kwestia tego, że on jest w takiej formie, no, że nawet ani w Pucharze Polski nie zagrał, ani teraz, kiedy Milicz jest wykartkowany. Czy to jest już odstawienie Salamona totalne, myślisz? Pytanie, czy mówimy do końca o kwestiach sportowych, czy po prostu trener nie złapał wspólnego języka z piłkarzem, no bo też często takie rzeczy się dzieją w piłce. Gdzieś tam nie jesteśmy w tej szatni, nie wiemy do końca, o co chodzi, ale mam wrażenie, że tak jak Max Pingot, powiedzmy, bezpośrednio tych bramek za bardzo nie zawalił, tak obronę należy oceniać nie tylko przez pryzmat tego, czy jaki zawodnik popełnił błąd, tylko jak wyglądała cała formacja, bo przy Miliciu cała formacja wygląda pewniej, tego zabrakło. Mam wrażenie, że Salamon też ma te inklinacje lidera obrony i ta cała formacja mogłaby wyglądać lepiej. I być może, gdyby grał ten Bartek Salamon, no to tej utraty bramki na 1-1 udałoby się uniknąć. A to był taki moment zwrotny w tym meczu. Wtedy tak naprawdę wszystko się zaczęło sypać. I też w Lechu Poznań niepokoił mnie trochę ten fakt, że w piłkarzach widziałem taką sportową złość, tylko w pierwszej minucie po tym, jak ten gol Iszaka został nieuznany. No wtedy jedna minuta, widziałem, że faktycznie ruszyli, chcieli zdobyć tego gola, pokazać, że rzeczywiście są w stanie to przełamać, a potem Motor całkowicie wyłączył wszystkie atuty kolejorza. Ja też pamiętam, jak sobie tak analizowałem ten mecz, to
Mówiłem różnym swoim kolegom podczas przerwy, jaką Lech zagrał pierwszą słabą połowę, a potem tak naprawdę jak zobaczyłem drugą, to sobie pomyślałem, że ta pierwsza wcale nie była taka zła. No nie, to 30 minut było naprawdę intensywne, imponujące, ale co mnie właśnie martwi, to to, że tak jak mówiłeś, Motor wyłączył totalnie wszystkie atuty Lecha Poznań, nie było już tych podań Gurgula do Sousy przez, nie wiem, 30-40 metrów po ziemi. Ale były podania Krystiana Palacza w Motorze. Dokładnie, ale to też już ten temat byłego Lechity, myślę, że został gdzieś wyczerpany w mediach społecznościowych, że no teraz wiadomo, że się żałuje tego, że go nie ma już w Lechu Poznań. Ale co mnie martwi, że jednak wszystko zacząłem to sprowadzać potem do boku, wrzutka nieskuteczna. Tych strzałów było bardzo dużo, ale tych w światłobramki bodajże chyba tylko 3. A mi ten mecz trochę z takiego taktycznego punktu widzenia przypominał ten za czasów końcówki Johna van der Broma przegrany 1-3 z Widzewem Łódź. Tam wtedy Widzew też zagrał dosyć defensywnie, ale tak nie do końca. To nie było tak, że oni całkiem się zamurowali we własnym polu karnym. Bo jak szli kontrą, to już nie w dwóch, tylko w pięciu, powiedzmy. Tak, atakowali dużą liczbą piłkarzy przy kontratakach i tak naprawdę gdyby Ndiaye wykorzystał tę ostatnią sytuację, to skończyłoby się takim samym wynikiem. A co ciekawe, trenerzy Mateusz Stolarski i Daniel Myśliwiec pracowali obaj w Stali Rzeszów swego czasu, więc podobna szkoła trenerska. I no mam wrażenie, że Lech gdzieś tam mimo wszystko zabrakło też tego odpowiedniego nastawienia. No to, o czym też się mówiło w Puarze Polski, że Lech tak naprawdę traci bramkę i zaczynają się schody. Rywale wiedzą teraz, jak tego Lecha można wyłączyć z poszczególnych atutów i się przekonali o tym, że ten Lech wcale nie jest taki niezniszczalny. No ale mam wrażenie też, tak obserwując sobie media społecznościowe, nastroje wśród kibiców i tak dalej, że jest tutaj takie bardzo silne przekonanie, że to jest Lech Poznań, że tak naprawdę zespół się cały czas znajduje na fotelu lidera. Punktowanie w tym sezonie jest bardzo dobre, no bo 25 punktów w 11 kolejkach, no to jest świetny rezultat. No to jest wynik, jaki miał Raków w poprzednim sezonie, bo też sobie taką analizę zrobiłem, to też o tym wczoraj mówiłem, że na tym samym etapie rok temu Raków 25 punktów, Śląska Jagiellonia po 23, Lech 21, Legia Zagłębia po 20. Ten poziom średni jest z roku na rok bardzo podobny i lepszy niż jeszcze wcześniej, ale ja bym jeszcze wrócił mimo wszystko do tego samego spotkania z Motorem. Kwestia Murawy. Przejechał się po niej Mikael Isak, potem Afonso Sousa i na koniec jeszcze dołożył Nils Frederiksen na konferencji pomeczowej. Tworzą się programy poświęcone wyłącznie tej Murawie w internecie. No i Radek, ciebie też muszę zapytać o to, no jeżeli Lech chce grać ten speed football, jak to mówi Nils Frederiksen, jeżeli nie chce tylko wrzucać tych piłek w pole karne, a jednak grać szybko po ziemi, no to sam sobie trochę ten atut wytrąca z własnej talii. To jest niepoważne tak naprawdę. No, użyję takiego ostrego stwierdzenia, ale mam wrażenie, że taki jest fakt. Jak sobie na przykład, nie wiem, obserwuję jakieś kluby takie powiedzmy z górnej połówki tabeli w takich najlepszych ligach europejskich, no to one też zazwyczaj chcą grać taką piłkę jak teraz Lech Poznań, szybką, dominującą, opartą na posiadaniu piłki i te kluby robią wszystko, żeby ta murawa wyglądała jak najlepiej, bo to jest twój atut, musisz mieć dobre boisko, żeby grać w ten sposób i bardziej się niepokoją i denerwują, jak to wygląda u rywali, bo tacy rywale gdzieś tam z tych dolnych rejonów tabeli aż tak o to boisko nie dbają, bo to też jest nie do końca w ich interesie, jeśli chodzi o grę w nieco inny sposób, bo można te atuty rywala wyłączyć. I Lech tak naprawdę też narzekał na rywale, na murawę, jaką miał Piast Gliwice, chociażby pamiętamy, jakie tam było klepisko. A dzisiaj Lech dopuścił do podobnego stanu rzeczy i tak naprawdę odebrał sobie wielki atut. Ja wiem, że dużo ludzi powie na przykład, że murawa jest taka sama dla Lecha i dla Motoru i nie ma co szukać wymówki, no ale mimo wszystko no nie jest taka sama. No po prostu ta murawa, nie można tylko na to zwalić przyczyn tej porażki. Tak, to jest jedna z wielu składowych. Dokładnie tak, bo tutaj, żeby nie było, że my tutaj tłumaczymy Lecha Poznań, tylko chodzi o sam fakt, że Lech przegrał ten mecz zasłużenie, bo nie spełnił swoich założeń, bo nie był skuteczny pod bramką, bo nie był w stanie oddawać dobrych strzałów, ale jednak gdzieś ta murawa powinna być atutem Lecha Poznań, a nim nie jest. I też to wczoraj właśnie też padło w programie, no bo ta murawa nie jest taka sama, no bo Motor Lublin nie chce grać szybko po ziemi, nie chce korzystać z walorów tej trawy, nie potrzebuje tego, Lech tego potrzebuje, ale też wracamy do tego samego, co było rok temu, bo ja pamiętam Christophera Weldę zapytałem
w strefie mieszanej właśnie, to była gdzieś też pora jesienna i też wtedy powiedział, że ta murawa jest fatalna i że jak się kopnie piłkę, no to ona leci na Marcelińską. To pamiętam dosłownie te słowa. I teraz też i Isak, i Souza, i sam trener no, uderzają de facto w klub. A tak ostrych wypowiedzi na temat murawy ja jeszcze tutaj nie słyszałem. To, co powiedział właśnie Isak, Souza i Frederiksen, to jest taki apel wprost do osób odpowiedzialnych za to, jak ta murawa ma wyglądać i właścicieli klubu. No, ogarnijcie się, no jakoś to musi wyglądać lepiej. No Motor, który chciał bazować na szybkich atakach, na przechwycie, no aż tak nie potrzebował tej dobrej murawy, no bo tam po prostu wrzucisz tą piłkę i jak już dojdzie na Lech gdzieś tam grający atakiem pozycyjnym, musi mieć dobrą murawę. No, zupełnie nie rozumiem braku, powiedzmy, poważnego podejścia do tego typu kwestii. To jest tak. No to było też jeszcze widać po wyjściu Alego Golizadecha. Jeżeli miał te piłki wrzucać, no to zaczął się ślizgać, zaczął się przewracać. I to też jest niebezpieczne przede wszystkim dla piłkarzy, no bo jeżeli. No bo też nie każdy kopie tę piłkę tak samo, prawda? Bo czasami jeden zawodnik gdzieś tam bardziej pod piłką, bardziej w tę ziemię gdzieś tam zaryje, mówiąc kolokwialnie. Są różne gdzieś tam te ułożenia stopy. No i jeżeli mamy tego piasku sporo, no to jest też po prostu niebezpieczne. Niejednokrotnie widzieliśmy w piłce takie przypadki, że przez zły stan murawy piłkarz zrywał więzadła. Pamiętam raz nawet w Rzymie taką sytuację, że też coś przy kalendarzu było zaniedbane. Grało bodajże chyba Lazio w jakimś terminie, co miała grać Roma i przez to Nicolo Zaniolo się wdarł taką kępkę na murawie i zerwał sobie więzadła, więc Lech tak naprawdę, mając taki stan tej murawy, no prosi się o podobne rzeczy, a są tutaj w tym zespole piłkarze, którzy są wyczuleni na różnego typu kontuzje, no Ali Golizadeh chociażby, no tak naprawdę to też jest igranie z losem i to mocne. Dobrze, zamykamy temat Motoru Lublin. Ta porażka dobrze, że się zdarzyła teraz przed przerwą reprezentacyjną, no bo jest czas na wyciągnięcie mitycznych wniosków, jest czas na jakąś taką regenerację też mentalną, myślę, po tym ciężkim okresie, ale nie zapominajmy o tym, że to jest dobry okres Lecha Poznań. Spójrzmy sobie na wyniki tego sezonu kolejorza. No bo to jest jednak całkiem dobry czas dla kolejorza. 8 zwycięstw, remis i porażka. I dwie porażki z Widzewem na początku sezonu, a także ta ostatnia właśnie z Motorem Lublin. Radek, taki mecz sezonu twoim zdaniem z tych wszystkich, jakbyś miał wybrać najlepszy? No najgorszy to chyba jednak faktycznie ten z Motorem, bo z Widzewem to był niezły mecz, tylko tam po prostu zabrakło takiego wykończenia, albo ten mecz z Resowią, bo to jednak wynik pójdzie w świat, a ten najlepszy? A mogę wybrać trio? Proszę bardzo. Bo one były wszystkie trzy po sobie i to był czas najlepszej formy Lecha. To był mecz z Pogonią Szczecin, Stalą Mielec i Jagiellonią. To był ten najlepszy okres i mam wrażenie, że wtedy nikt nie miał wątpliwości co do tego, jak Lech wygląda. Wszyscy się bali wyjazdu do Mielca, prawda? Tak, wszyscy. Lech gdzieś tam wtedy przełamał tę mielecką klątwę. Z mistrzem Polski po prostu zagrał tak, że go zdemolował. Z Pogonią, która też zawsze tutaj była niebezpieczna. No było 2-0, ale tak naprawdę dokładnie to, co chciałem powiedzieć. W ziemię i według że mnie... mecz z Jagiellonią, wynik poszedł w świat, ale ten wynik z Pogonią mógł być znacznie wyższy, nie? To były te trzy mecze za kadencji Nilsa Frederiksena, które tak bardzo mocno rozbudziły apetyty wśród kibiców, bo mam wrażenie, że jakby powiedzmy 2 miesiące temu jakikolwiek fan Lecha Poznań dowiedział się, że Lech będzie na pierwszym miejscu i miał 25 punktów po 11 kolejkach, wziąłby to w ciemno, byłby bardzo szczęśliwy. A teraz mimo wszystko, widząc okoliczności, to jak zespół wyglądał jeszcze niedawno, a jakie teraz ma problemy, no pojawiają się pierwsze takie wątpliwości. Widzimy, że tutaj kibice mają świadomość, że to jest jednak Lech i tutaj wszystko bardzo szybko jest się w stanie popsuć. Ale jeżeli mówimy o takich problemach, jeżeli Lech jest liderem, to chyba i tak mimo wszystko się dużo zmieniło w kontekście, w porównaniu do poprzedniego roku, czy nawet poprzednich tak, jeszcze lat. Nie ma co aż tak narzekać, jak chociażby w zeszłym sezonie, no bo wtedy rzeczywiście tych powodów było wiele. Wtedy pamiętam, w żadnym momencie... Tam, gdzie byśmy nie zajrzeli, sezonu, to był tak, problem. Lech nie wyglądał tak jak obecnie, więc mimo wszystko mam wrażenie, że teraz to narzekanie to jest bardziej taki niepokój, co może być. Gdzieś tam jeszcze lęk podyktowany tym zeszłym sezonem, a nie gdzieś tam narzekanie na tą obecną sytuację, która wcale nie jest taka zła. Dobrze, czas nas goni, więc jeszcze sobie zobaczmy terminarz do końca roku Lecha Poznań, bo tych meczów tak naprawdę nie jest dużo, bo to jest tylko 7 spotkań. No gdyby Lech grał w pucharach, to by miał jeszcze drugie tyle. No ale ten terminarz mam wrażenie, że pod
Lecha się w tym sezonie układa, bo Śląsk-Wrocław wydawało się, że będzie niebezpieczny, no jednak historia pokazuje, że niekoniecznie. Raków już za Lechem, Jagiellonia, mistrz Polski, który też zresztą jest w tabeli wysoko, też już za Kolejorzem i tak naprawdę Legia to jest oczywiście rywal, który zawsze jest groźny, ale ta Cracovia gdzieś nam wskoczyła jeszcze do czołówki i z tych 7 te 2 mecze chyba są najgroźniejsze, twoim zdaniem? No według mnie też jeszcze ten wyjazd na Piast Gliwice może być trudny, bo Piast może nie gra za ładnej piłki, ale też potrafi się dobrze zamurować, wyjść z kontrą. Lech z takimi zespołami nie potrafi grać. Meczu z Legią się boję o tyle, że wiem, że Lech w tym meczu będzie stroną inicjującą, a Legia się dobrze czuje w tego typu spotkaniach, co mecz z Betisem chociażby pokazał, kiedy rywal miał problemy, jak Legia sobie mogła zagrać z kontry. Cracovia sezon, jakiego nikt się zupełnie nie spodziewał w Cracovie, to też jawi się jako tutaj trudne spotkanie. No ale mam wrażenie, że jak tutaj patrzymy na taką najbliższą perspektywę, czyli Cracovia, Radomiak, Puszcza, jeśli będzie w tych meczach 7 punktów, to będzie już taki dobry rezultat i mam wrażenie, że tylu należy oczekiwać. Ciężko wierzyć w to, że będzie ich jeszcze 9, no bo na Cracovii ten rezultat no, może być trudny, ale kluczowe jest to, że nawet jeśli się nie uda wygrać w Cracovie, żeby błyskawicznie się z tego podnieść i potem odnieść te 2 zwycięstwa. I myślę, że jakby, wiem, że jakby było to na przykład 1-1 w Cracovie, no to ten niepokój wśród kibiców jeszcze bardziej tak, wzrośnie. Tak, bo to się zacznie ciągnąć, prawda? Powiemy, że Lech się skończył, tak dalej, ale jak potem się uda na to zareagować zwycięstwami, no to gdzieś tam mam wrażenie, że uda się te pozycje lidera ocalić. No, tym bardziej, że Legia jeszcze gra w pucharach. W lidze sobie średnio radzi, ma 9 punktów w tej chwili straty do Lecha, więc ten mecz wcale nie musi najbardziej, być taki... Najbardziej się obawiam z perspektywy Lecha Rakowa Częstochowa, bo mam wrażenie, że w tym zespole widać coraz więcej mechanizmów Marka Papszuna. Bardzo... No to sobie zobaczmy tabelę, bo ona dużo mówi, jeżeli chodzi o Raków, bo to są tylko 4 stracone bramki w 11 meczach. No i to jest na pewno wynik, który może imponować i tak jak właśnie mówisz, powoli widać ten efekt Marka Papszuna. Była dobra obrona i teraz zaczyna się, dokłada do tego się atak, wraca Iwi Lopez, tylko pytanie na jak długo, bo to już też jest zawodnik po pierwsze z historią kontuzji, ale także i wiekowy, więc pytanie, czy tych sił mu wystarczy, chociaż Raków, tak jak Lech, teraz nie gra w tygodniu zbyt często, bo i Puchar Polski odpada, i europejskie puchary, więc no, ta rywalizacja w czołówce na pewno będzie pasjonująca. No, jeśli chodzi o Raków Częstochowa, no to mam wrażenie, że też ten transfer Amejoła bardzo dużo dał. Ożywienie dla tej linii ataku, która w ostatnim czasie nie radziła sobie najlepiej. Obronę udało się poukładać, czyli ten fundament, no 4 punkty stracone, 4 bramki stracone w 11 kolejkach, to jest absolutny punkt odniesienia dla wszystkich. Jeszcze jeśli chodzi o tę defensywę, no to wiem, że może tabela tutaj tego nie mówi, bo Jagiellonia ma 17 straconych bramek, to jest dużo, ale w ostatnim czasie zespół Adriana Siemieńca zaczął lepiej wyglądać w tej materii. Obejrzałem mecz z Piastem Gliwice i tam rzeczywiście Jagiellonia nie była tak efektowna jak w przeszłości, kiedy tak mocno czarowali Imas, Pululu, Marczuk, pamiętamy tę mistrzowską ekipę, ale Jagiellonia potrafiła dobrze się zamknąć, wyjść z kontratakiem i wygrać mecz. I tak naprawdę to pamiętam, jak to zwycięstwo cieszyło trenera Siemieńca, że ten zespół jego w końcu dojrzewa. Więc mam wrażenie, że głównymi rywalami Lecha w walce o mistrzostwo będą Raków i Jagiellonia. Jagiellonia jest też o tyle ciekawym zespołem, chyba jedynym z 18 w stawce, która faktycznie potrafi pójść na wymianę ciosów. I kiedy mamy wyniki, nie wiem, 3-2, 4-3, to przeważnie pada właśnie na Jagiellonię. I jeszcze mamy dosłownie minutkę, więc dosłownie 2 słowa o reprezentacji, bo teraz właśnie przerwa na reprezentację, a Polacy będą grali w Lidze Narodów z Chorwacją i Portugalią. Twoim zdaniem, może inaczej, bo to jest pewne, że po tych 2 meczach nic nie będziemy dalej wiedzieć, bo ten format Ligi Narodów jest taki, że tutaj do ostatniego spotkania będziemy drżeć o to, jak to będzie wyglądało, ale twoim zdaniem, po tym zgrupowaniu, czy Polacy będą bardziej szli w stronę baraży o utrzymanie się, czy jednak o walkę o ćwierćfinał? No myślę, że raczej będzie bliżej tych baraży w walce o utrzymanie się. No z Portugalią nie będzie łatwo, to jest bardzo klasowy rywal. Widzieliśmy, jakim szturmem wzięli te eliminacje ostatnie do Euro 2024, ale mimo wszystko podoba mi się to podejście Michała Probierza, który nie zamierza zbaczać z tej drogi stawiania na młodych zawodników i na ofensywną piłkę. Myślę, że to jest taka przyszłość tej reprezentacji, żeby szukać podobnych piłkarzy. To zapytam Ciebie, dlaczego nie Antoni Kozubal?
No bo jest ósemką, tak naprawdę Ojedele jest szóstką, gdzie mamy spory deficyt, ale mnie to powołanie dla Ojedele nie dziwi. Wyszedł na Betis, pokazał się z bardzo dobrej strony, mamy deficyt na tej pozycji defensywnego pomocnika, on też potrafi gdzieś tam. A to też Dawid Dobrasz zapytał, dlaczego też nie Radosław Murawski, bo to jest odrodzenie tego piłkarza, a jednak no, chodzi jak przecinak w tym Lechu Poznań no teraz. To, no bo stawiamy na młodego, gdzieś tam mimo wszystko, gdzieś tam Michał Wróbysz cały czas mówi o tej wymianie pokoleniowej, gdzieś tam pewnie ten Ojedele, ten sufit ma znacznie wyżej postawiony niż Radek Murawski. Kozubal, przypuszczam, że powinien też być powołany, ale za Kubę Modera. To jest jedyna rzecz, której gdzieś tam nie jestem w stanie zrozumieć, że Moder, który w ogóle nie gra w klubie, ostatnio w kadrze radzący sobie fatalnie z Chorwacją, dostaje powołanie, a nie taki Kozubal, który rozgrywa bardzo dobry sezon. Więc jakbym już na przykład winił Probierza za to, że nie ma Kozubala, To nie ten fakt, że wziął tego Ojedele, tylko Modera. No właśnie, szkoda troszkę, że ta historia Kuby Modera tak wygląda, no ale mamy nadzieję, że zmieni się na lepsze w niedługim czasie, być może jakieś wypożyczenie, być może transfer definitywny, no ale w Brighton póki co szans swoich nie dostaje, a my swoją szansę już wykorzystaliśmy. Dziękujemy za uwagę. Radek Laudański, Weszło.com, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kuba Wieliński, kłaniam się, do zobaczenia. Thank you.